Los człowieka między przeznaczeniem a wolną wolą. Ksiądz Popiełuszko urodził się w liturgiczną uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na ziemi białostockiej. Ksiądz Jerzy zaczął się rodzić wieczorem. Poszłam do łóżka. Zdążyłam jednak wrócić na czas do mieszkania. Ksiądz Jerzy urodził się dokładnie w ten dzień, który zaplanowałam. Edukację ksiądz Jerzy rozpoczął w 1954 roku w szkole podstawowej w Suchowoli. Był uczniem zdolnym, pracowitym i cierpliwym. W Suchowoli ukończył także liceum i został ministrantem w tamtejszym kościele. Przez całe lata, od pierwszej klasy podstawówki, aż do ostatniej liceum, nieważne jaka była pora roku, deszcz czy mróz. Codziennie wstawał o 5 rano, ubierał się, jadł śniadanie, przedzierał się polnymi i leśnymi drogami, by na 7 rano zdążyć na czas do kościoła. I nigdy nie narzekał, że jest zmęczony. Decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego Jerzy podjął samodzielnie. Nawet najbliższa rodzina nie była wtajemniczona w jego plany, aż do ostatniej chwili. Cieszyłam się. Chciałam być matką kapłana. Już wtedy, gdy się urodził, ofiarowałam go Bogu, żeby wziął go na służbę do siebie. Zachować godność człowieka, godność dziecka Bożego, to żyć bez zachowania. Na początku drugiego roku studiów został wcielony do wojska i odbył 2-letnią zasadniczą służbę wojskową. Thank you.
mojej ściany. Księdza Jerzego poznałam 23 kwietnia 1983 roku w dniu jego imienia. Poszłam z życzeniami i z podziękowaniem, że jest z nami taki kapłan i przedstawić się. A więc do zakrystii przynoszono wiersze patriotyczne. Ja też, podpisując się teraz. I miałam to ogromne szczęście, że ksiądz Jerzy zauważył moje pisanie, włączając je do artystycznego programu, który ubogacał mszę święty z ojczyzną. I od tego momentu biegłam jak na skrzydłach ze wszystkim, co napisałam, a on cieszył się każdym kolejnym wierszem i czekał na następne. No i powiedział, że trzeba je wydać. Chciałam pod pseudonimem Teresa, bo to moje drugie imię, Boguszewska, gdyż to nazwisko rodowe babci. Jakież było moje zdumienie, kiedy ksiądz ze śmiechem powiedział, że tak nazywa się jego rodzona siostra. No i tak, zostałam z tym pseudonimem. Czuję się bliżej księdza Jerzego i dziękuję Bogu za łaskę poznania go i służenia mu swoim pisaniem. Ksiądz Jerzy został przeniesiony do kościoła świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. 23 kwietnia z życzeniami przychodziło wielu i nigdy nie było pewności, czy wśród nich nie ma zbędów, którzy obserwowali, co się dzieje u księdza, nagrywali to, co mówił, robili ukradkiem zdjęcia. Goście zebrali się u księdza Jerzego Popiełuszki po południu. Właściwie tylko najbliżsi. Ci, którzy księdza, jak twierdzą dzisiaj, znali najlepiej. Było ponad 100 osób. Każdy chciał wręczyć mu kwiaty i osobiście złożyć życzenia. Słuchał tych życzeń, dziękował, cieszył się, że tylu ludzi o nim pamięta. A potem zapraszał do siebie, do domu na górę. Jego słów i nie puka twoje drzwi, a jednak przyszedłeś do niego. On ci krzywda swój móc uczyć stycznia 1982 roku w
kościele świętego Stanisława Kostki w każdą ostatnią niedzielę miesiąca wprowadzono mszę świętą za ojczyznę. Ksiądz Jerzy podjął się głosić na nich kazania. Prawda kosztuje dużo, lecz wygląda. Dzisiaj byłem w kurii. Dowiedziałem się, że wczoraj z komendy głównej wpłynęła na mnie skarga, że wielokrotnie już przestrzegano. Jeżeli się moje postępowanie nie zmieni, zachowają się w stosunku do mnie zgodnie z dekretem o stanie wojennym. Cóż może się zmienić w moim postępowaniu? Nie mogę przecież przestać służyć ludziom. Przedwczoraj otrzymałem 40 listów z podziękowaniami za msze święte w intencji ojczyzny. Niektóre wypowiedzi są wzruszające. Dłonią pomocno prowadził. Dla wszystkich był przyjacielem, nigdy nikogo nie zdradził. Choćby
nadzieją żył Ewangelii, wierny danemu słowu, do Boga ludzi prowadził, nie daj się zwyciężyć zło. Złotem zwyciężaj, nie daj się zwyciężyć zło. Dobrem zwyciężaj, złodobrem zwyciężaj, nie daj się zwyciężyć złu, złodobrem zwyciężaj. 12 lipca 1984 roku wiceprokurator wojewódzki w Warszawie Anna Jackowska wzniosła przeciwko księdzu Popiełuszce akt oskarżenia do sądu. W haniebnym tym dokumencie oskarżyła go z 4 artykułów kodeksu karnego. W 1984 roku ksiądz Jerzy w drodze z Bydgoszczy do Warszawy został zatrzymany w lesie w Górsku przez pracowników SB.
bestialsko pobity, zamordowany i wrzucony do wody przy tamie wiślanej koło Włocławka. Ale w jakim celu? Przecież ja jestem pasażerem. Chcę sprawdzenia tożsamości. To może ja dowód osobisty pokażę. Proszę nie utrudniać czynności służbowych. Musimy przejść do radiotelefonu. Proszę wysiąść. Proszę. Cóżeś uczynił ludziom tchórzliwym, że tak podstępnie cię uprowadzili? Cóżeś uczynił tym bojaźliwym, że ci tak okropnie zamęczyli? Cóżeś uczynił ludziom bez serca, co godność ludzką za nic już mają i zamiast pogrzebać, nocą wir wody wstrętem rzucają? Państwu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że w dniu dzisiejszym, w późnych godzinach popołudniowych, w wyniku intensywnych poszukiwań przy udziale specjalistycznych grup płetwonurków milicyjnych, w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono i wydobyto zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki. Zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej celem dokonania sekcji. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak model drżony. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy, rudą krwią. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy się jej ścieżki powycinam żelaznymi łzami. Podchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synu, w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Zostanie. Już nigdy na jego mogile blaski światłości nie zgasną, bo prawda jego w nas żyje, w umysły zaszczepił jasność.
Na grobie Katynie zwiędną, bo łzami ludu zroszone, a jego imię na wieki w sercach Polaków noszone. W niedzielę, 6 czerwca 2010 roku, ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy, zabity przez SB, kapelan Solidarności, został ogłoszony błogosławionym. Msza święta beatyfikacyjna odbyła się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Następnie procesja z relikwiami księdza Jerzego przeszła do Centrum Opatrzności Bożej. Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe sumienie, może tworzyć silną przyszłość. Recytują, grają, wielkie śpiewają. Drodzy, jestem zbudowany waszą postawą, waszym graniem. Serdecznie wam dziękuję. Dziękuję też panu dyrektorowi, nauczycielom, którzy to przygotowali, ale i wam rodzice kochani, bo to wasze skarby, że właśnie tak chcecie. Drodzy, rozmawiamy w czasie filmu z panem ambasadorem i z panem reżyserem. Wiemy, że to są osoby wyjątkowe, bo wiemy, że choćby pan ambasador najpierw miał siedzibę na Watykanie, teraz w Warszawie, i te międzykontynentalne sprawy załatwia, powiedział tak: jestem zbudowany waszą młodzieżą. Jaka piękna, wspaniała młodzież. Drodzy, tak trzymajmy, a ja dziękuję rodzicom, że macie właśnie takie kochane dzieci, wspaniałe dzieci. Wielkie brawo dla młodzieży! Drodzy, jak mi jeszcze wolno powiedzieć, ponieważ w piątek jedziemy na Żoliborz, dopiero ogłosiliśmy to wczoraj, jadą dwa busy 7-osobowe, chyba jeszcze jest chyba 5 miejsc. Gdyby ktoś był zainteresowany, tam do pani Karoliny podejść, zapisać. W piątek wyjazd o godzinie 12, powrót po 22, ponieważ jedziemy tam na Żoliborz, na grób. Tam będzie msza święta, ale wcześniej będzie możliwość zwiedzenia muzeum, spotkania też różnych ludzi, którzy z całej Polski zjeżdżają się właśnie na 19 października. Panie dyrektorze, serdecznie Bóg zapłać. Ja jeszcze mam takie małe zmartwienie, ale ja wszystko powiem tam. Bo i to spotkamy się w szkole, jest zespół świniarski i tak dalej. Natomiast pojutrze, w środę. Natomiast jutro jest koncert o 16. Także jeszcze raz wielkie brawa. I tutaj jeszcze jeden zauważam pana nauczyciela i jego. I jeśli komuś nie podziękowałem, to w tym miejscu serdecznie dziękuję. Jesteście zarejestrowani też na kamerze. Filmy do szkoły przekażemy,
tak żebyście się mogli oglądnąć, zobaczyć. Szczęść Boże, jeszcze chyba tam czasu z niektórych głody to mówić w Karolinie. A zobaczymy się jutro, pojutrze w szkole, a jutro zapraszam na 18, kto może. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie. Się dzieje.